Skończyliśmy literaturę czasów wojny i okupacji. Ostatnio omawialiśmy dżumę. Ale tematycznie, mimo że czasowo teraz będziemy wykraczać, to dzisiejszy tekst, czyli Tango Mroszka, mimo że powstaje, zostaje wystawiony po raz pierwszy w 1964 roku, to tematycznie nadal będzie związany z polityką i będzie poruszał tematy. Istotny dla literatury m, czasów okupacji. Słowo Mira Mroszka chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Znany rysownik i dramatopisarz, eseista, prozaik. To ten, który od zawsze potrafił w groteskowej formie przedstawić. M, naszą rzeczywistość, wy możecie znać z podstawówki słonia, a z gimnazjum artystę z opowiadań w groteskowej formie z reguły zawierał jakieś przesłanie często filozoficzne albo ukazywał jakąś ludzką postawę i tak też będzie z tangiem to jest naprawdę bardzo zabawny tekst, ale będzie bawił tylko wtedy, kiedy go sami, sami przeczytacie a nie kiedy będziecie słuchać mojej dzisiejszej interpretacji. Tak mi się wydaje. Bo interpretacja już nie ma nic wspólnego z groteską. I jakby będę odzierać ten tekst z tego, co jest w nim najpiękniejsze. Czyli właśnie z tej ironii nieustannej. Będę starała się wam tłumaczyć te sensy. Mm. Dlatego bardzo, bardzo proszę, żebyście tak czy siak sięgnęli do tanga, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Mamy dramat y, utworzony w konwencji y, tekstów y, antycznych, chociażby dlatego, że mamy zasadę trzech jedności. Wszystko dzieje się w jednym domu, w ciągu doby i mamy główny nurt, główną akcję, czyli walkę pokoleniową. Czyli jeżeli chodzi o resztę struktury, mamy ją podzieloną na akty. Jest tekst główny i tekst poboczny, czyli Draskalia. Dowiadujemy się wszystkiego przez dialogi i monologi, czyli nic tu się nie zmienia. Jednak jest to dramat groteskowy. Ma dość luźną kompozycję. Liczne dialogi oraz sytuacje są też groteskowe. Jest to przykład teatru absurdu. Bohaterowie nie są postaciami zindywidualizowanymi i takimi prawdopodobnymi psychicznie, a ich cechy są przejaskrawione. Czyli będziemy mówić o skrajnościach, o takiej hiperboli. Przypomnijmy sobie, że groteska jako kategoria estetyczna będzie. Yy, 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 yy. Łączyła brzydotę z pięknym, jakiś nonsens z sensem, z ironią. Będzie łączyła patos i wulgarność, czyli będzie łamała zasadę dekorum. Złamanie zasady dekorum to także łączenie śmiechu i cierpienia. Będzie łamała zasadę nimesis, czyli będzie łączyła realizm i fantastykę. Najważniejszą cechą groteski jest to, że ten świat przedstawiony jest zdeformowany. On wygląda jak w krzywym zwierciadle. Jest też wolbrzymiony. I będziemy funkcjonować teraz w takim świecie. I znowu zachęcam Was do wyobrażenia sobie pudełka, który jest tym światem, tym mieszkaniem, tym światem przedstawionym, tym mieszkaniem, które będziemy mieć w dzisiejszym dramacie tango. I będziecie sobie układać, Oczami wyobraźni tę przestrzeń i jej elementy. Tango to jest pierwsza sztuka mrożka, którą napisał po opuszczeniu Polski. I właściwie ona jest dlatego też istotna, że podsumowuje w niej autor. O Boże, genialne jest to ziewanie. <śledzio> doświadczenia w całym swoim zakresie dramaturgii oraz takiej filozoficznej groteski. Będzie to dramat zarówno naturalistyczny, jak i alegoryczny. Najważniejszą rzeczą jest konflikt pokoleń i konflikt pomiędzy niszczycielami a krzywicielami tradycji. Będziemy mieć odwrócone role. Syn nie będzie obrącą tradycji, Podczas gdy rodzice będą zapalczywymi innowatorami. Żeby zrozumieć tę sztukę, nie możemy jej e, badać w realiach polskich, tylko w realiach kultury europejskiej. Ci członkowie rodziny funkcjonują zarówno w takim razie jako reprezentanci pewnych formacji kulturowych. Ten konflikt pokoleń jest ujęty. Humorystycznie i będzie rozwijał się wokół głównych ideowych przeobrażeń współczesnego świata, schyłku tradycji wartości i zaniku hierarchii. Kto będzie zwycięzcą? Nie ci, którzy są intelektualistami, tylko prymitywny osobnik, który wprowadzi nowy porządek który będzie opierał się na dyktaturze pięści. Zatem tanko jest sztuką o dorastaniu w świecie, w którym zasada przyjemności i samorealizacji staje się nadrzędną wartością. To, to tragedia porusza taki temat, że współczesny świat chwieje się już u podstaw i tylko przemoc może przewrócić mu pierwotną spójność. Yy, dlaczego? To nie jest tak, że wychwala się tę przemoc, tylko pokazuje się, że właściwie aktualnie chyba tylko tacy mają posłuch. Mamy do czynienia z wielopokoleniową rodziną. Najstarsi to jest wuj Eugeniusz i babcia Eugenia. Średnie pokolenie, pokolenie rodziców to Stomil i Eleonora. A najmłodsi to Artur. I Ala. Ważną postacią jest Edek. Właściwie nie wiadomo, kim on jest. Sąsiadem, przyjacielem rodziny nie wiadomo kim. I on cały czas przesiaduje u tej rodziny: Artura, Stomila, Eleonory, Eugeniusza i Eugenii. I ci bohaterowie zachowują się Absurdalnie. Dlaczego? Dlatego, że najstarsza babcia, jakbyśmy oczekiwali kulturowo, to powinna ona głosić tradycję, ona nie powinna zachowywać się jak nastolatka. To ona powinna, wydaje się, chodzić do kościoła, kazać wnukowi czytać książki i namawiać go do ślubu. A tymczasem babcia ubiera się i zachowuje jak nastolatka. Chodzi w kwiecistej spódnicy, dżokejce i trampkach. Odrzuca wszystkie, jakiekolwiek są tradycyjne zasady e, i całymi dniami gra w karty. Ale kiedy się źle zachowuje, na przykład nie słucha się swojego wnuczka, to jej wnuczek Artur każe ją i każe jej iść leżeć na katafalku. To jest taki karny jeżyk. Tylko, że katafalk to jest taki, to jest takie podniesienie na trumnę. Jakby stolik na trumnę, która została po śmierci dziadka. I, i stoi w tym domu. W tym domu panuje wielki chaos. Jest mnóstwo rzeczy. Rozumiecie? Wnuczek każe babcie i zmusza ją do tego, żeby ona poszła i położyła się na katafalku. W ostatni, yy, w akcji trzecim, babcia ubierze się już staroświecko, będzie się poruszała sztywno i narzekała na nudę, i ostatecznie położy się na tym katafalku i umrze. Kim jest Eugeniusz? Eugeniusz to wujek. Pozornie elegancki, starszy pan, jednak nie wyrasta jeszcze z krótkich spodenek. Ciągle w nich chodzi. Yy, zakłada je nawet do fraka. Jest jednostką bardzo słabą. To taki przykład oportunisty. Łatwo go sobie można podporządkować, on szybko ulega wpływom. Jak babcia mu każe, to on gra w karty. Gdy władzę przejmie Artur, to będzie mu wpr pomagał wprowadzić zasady. A gdy na czele stanie Edek, on natychmiast opowie się po jego stronie. Czyli Eugeniusz jest przykładem takiego oportunisty, to sobie zapamiętajcie. Jednak y on będzie chciał być po stronie Artura. Ma w sobie taką potrzebę, żeby wprowadzić jakieś tradycje, ale w momencie, kiedy babcia już umrze, to on będzie się bał być po stronie Artura i po prostu stanie po stronie tego, który jest silny, bo będzie się obawiał swoje życie. On też jest karany przez Artura za złe wychowanie. E, musi siedzieć z popsutą klatką dla ptaków na głowie. Teraz rodzice. Pokolenie rodziców również nie zachowuje się typowo. Mamy Eleonorę, która jest dojrzałą kobietą, znudzoną życiem, i wydaje się, że może nieszczęśliwą. I właśnie dlatego celowo będzie zdradzała męża stomila z Etkiem i będzie mu mężowi o tym mówiła, po to, żeby wzbudzić w nim zazdrość. I widać, że ona trochę z trudem będzie się wcielała w tę narzuconą rolę wyzwolonej kobiety. Ale jednocześnie gdzieś się to fascynuje, bo Poznała się ze Stomilem w czasach futurystów, więc sama będzie miała wiele z futury, futurystki. Będzie na początku dramatu ubrana w taki dziecięcy pajacyk do spania. I właściwie możemy powiedzieć, że ona nie kieruje się w życiu żadnymi zasadami. I pokolenie miało obalać tradycji, więc ona dalej będzie obalała tradycję. Wyszła za Stomila, bo była zafascynowana nim jako artysto-eksperymentatorem teatru. Za to Edek, jako jej kochanek, spodoba jej się dlatego, że będzie dla niej osobieniem prostoty. Teraz Stomil. Stomil, jak już mówiłam, ojciec Artura, zdradzany mąż, to niegdyś buntownik, który odrzucał tradycje i normy. Jego pasją życiową jest sztuka i eksperymentowanie. Nie ma zielonego pojęcia o uczuciach, e, zwłaszcza własnego syna i żony. Kiedyś był e, intelektualistą, ale właściwie dzisiaj zmienił się za zaniedbanego mężczyznę, który całe dnie chodzi po domu w piżamie i nie ma nic do powiedzenia. Jest niezdolny do jakiegokolwiek czynu, chociaż nadal wierzy, że sztuka może stać się podstawą nowego świata. I my tak naprawdę obserwujemy rozkład tej osobowości inteligenckiej, która staje się niechlujna, ma porozpinaną, powyciąganą piżamę. I on nie interesuje się absolutnie tym, co dzieje się w domu. Chociaż nie podoba mu się fakt, że żona go zdradza, ale nie potrafi znaleźć żadnego racjonalnego powodu, by się temu przeciwstawić. Jest namawiany przez syna do zabicia Edka, wchodzi do pokoju z pistoletem, no ale nagle rezygnuje i przyłącza się do gry w karty. Więc to jest Stomil. To jest też e, dla nas, czytelników, ważna informacja, jak e, to się stało z pokoleniem futurystów, innowatorów. No i najważniejsze postaci teraz, Artur. Artur syn Eleonory i Stomila. E, jak piszę rożek, jest najwyżej 25-letni, prawidłowo rozwinięty, dorodny i regularny. Studiuje trzy fakultety, w tym medycynę i filozofię. Ubiera się elegancko. To jest bohater, który nie ustanie choć w garniturze. E, Został wychowany przecież w rodzinie, w której członkowie nie kierują się żadnymi normami. Wobec tego będzie się przeciwko nim buntował. I będzie mówił: Nie mogę przecież być konformistą, mam już swoje lata. Będzie miał pretensje do matki o to, że zdradza to mi raz takim etkiem. Ojcu będzie miał za złe, że on nie reaguje na zdradę matki oraz że wiecznie chodzi w piżamie. Będzie starał się ten Artur mm, przywrócić tradycyjne role swoim bliskim. Ale jego starania nie przyniosły żadnych rezultatów. Wymyśli sobie nawet, że ożeni się swoją kuzynką, Alą, bo będzie wierzył, że rytuał ślubu wpłynie na zmianę postawy tej rodziny. I tak ostatecznie okaże się, że jest to niemożliwe do zrealizowania. I Artur umrze. Zostanie pokonany przez Edka. Ważne tutaj sceną jest to, że on będzie starał się zrobi, sprowadzić porządek w tej rodzinie i będzie sięgał po rekwizyty, które są na strychu, np. suchnące na przykład ubranie, będzie kazał je zakładać, po, pójdzie po popsuty aparat i będzie chciał zrobić zdjęcie rodzinne. Będzie, wiedział, będzie wierzył w to, że takie przywrócenie wartości przywróci też porządek. No i zostaje nam jeszcze Ala. Ala jest kuzynką. E, 8, ma 18 lat. E, nie, jest, nie ma żadnych zasad obyczajowych. Zgadza się wyjść za mąż za Artura w przekonaniu, że ślub nie jest wynikiem miłości, lecz dążeniem Artura do przywrócenia formy, więc okej. Okay. Jednak będzie zdradzała tego Artura nieustannie z Edkiem. No i Artur się załamie. E, I wtedy dlatego będzie też łatwiej Edkowi go pokonać. E, Okaże się, że ona będzie wielokrotnie oczekiwała od Artura miłości, e, buntowała się przeciwko e, e, takiemu traktowaniu, że ona jest tylko e, tutaj, żeby wypełnić e, formę, żeby powrócić do tradycji. E, e, ona okaże się, że będzie chciała być kochana, i w momencie, kiedy Artur umrze, ona wyzna mu miłość, trzymając jego zwłoki, więc tutaj jeszcze będziemy mieć takie trochę sparodiowanie. E, elementów romantycznych no i zostaje najważniejszy Edek Edek, jak go sobie zawsze wyobrażamy kiedy jest sąsiad dziadek Dress on jest kochankiem Eleonory. mówi się o nim, że jest osobnik w najwyższym stopniu mętny i podejrzany gra w karty z Eugenią i Eugeniuszem jest nieogolony i niechlujny skupia w sobie takie cechy jak prostactwo wulgarność, chamstwo jest pozbawiony wszelkich Norm i form, i przede wszystkim będzie reprezentantem siły fizycznej. I właśnie dlatego zwycięży i obejmie władzę w domu przez zabicie Artura. W tym domu pamiętajcie, że panuje chaos i odrzucenie jakichkolwiek zasad moralnych. I to odrzucenie zasad moralnych doprowadzi do rozpadu stosunków rodzinnych. Chaos tej rodziny podkreśla także bałagan, który jest wszędzie. Pokój jest niesprzątany od lat. Nadal znajduje się w nim suknia ślubna Eleonory. Wózek z dzieciństwa, w którym włożono Artura. Po śmierci dziadka zostaje jeszcze ten katafalk. Wszędzie są porozrzucane jakieś niepotrzebne i popsute rzeczy, jak chociażby ta klatka dla ptaków bez dna. To tak zarysowując. Teraz powiem wam, o czym jest ten dramat, a jeżeli będziecie chcieli, to później wam go streszczę. Jest to Dramat o dorastaniu w świecie, w którym zasady jakiejkolwiek przyjemności i realizacji stają się nadrzędną wartością. Skoro świat chwieje się w podstawach, to trzeba przywrócić mu jakiś porządek. Centralną postacią jest Artur, syn przedstawicieli byłej awangardy futurystów. Rodzice będą kultywowali swobodę obyczajów, burzenie tradycji i postęp jako taki nadrzędną wartość. Poprzednia generacja, e, poprzednią ge re, generację reprezentują w tangu Eugeniusz i Eugenia. E, oni nie są zachwyceni awangardową rewolucją, ale też nie mają ochoty walczyć o podtrzymanie tradycji. Dostosowują się do nowego sposobu bycia, okazuje się, że mogą robić inne rzeczy niż inni starcy. E, Myśli są otoczeni taką narcystyczną obojętnością, Artur pr próbuje powrócić do tradycji e, mm, i w tym świecie ogołoconym z jakichkolwiek zasad i konwencji będzie chciał stworzyć przez prawo do buntu e, mm, jakiś nowy ład. I myślę, że taka rewolucja pozwoli mu osiągnąć też własną dojrzałość. Będę wdzięczna, jak wyłączycie mikrofon. Tango jest także sztuką o tym, jak mężczyźni będą traktować kobiety. Jest to sztuka o seksie i o zazdrości. Choć Artur będzie się upierał przy racjonalnym i intelektualnym podejściu do życia, to załami go niewierność kobiet. Bo będzie miał gdzieś rozdźwięk między ideałem społecznego porządku i, i postawami, które reprezentuje matka, która sypia z etkiem, czy ala, która też go będzie z tym etkiem zdradzać. I jak on się o tym dowie, to zacznie wprowadzić restrykcje wobec rodziny. Jak dowie się o kolejnej zdradzie, to. To go tak już dobije, że doprowadzi go do załamania nerwowego, a jego program do upadku. Problem kobiet nie bywa szczególnie eksponowany w realizacjach scenicznych tanga. W centrum zainteresowania są główne te problemy erozji wartości, które stanowią istotną część tego dramatu. Erozji zapoczątkowanej przez antytradycjonalną działalność awangardy, dopełnioną przez doświadczenia II wojny światowej. I późniejsze przemiany społeczne i ustrojowe związane z migracją wsi i ogólną zmianą mentalności. Jeżeli tak byśmy to odczytywali, to wtedy w centrum sztuki znajduje się konflikt między Stomilem a Arturem. Awangardzista Stomil, metodą artystycznych eksperymentów, rujnuje wcześniejszy porządek społeczny. Dramat ten będzie cieszył się też sukcesem, właśnie ze względu na swoją uniwersalność. To jest idealna tragikomedia oglądana z perspektywy zachodniej kultury. To jest rozkład mieszańskiego etosu, który do tej pory stanowił zasadniczy fundament ładu i bezpieczeństwa zachodniego świata. I dlaczego, jaki to jest dramat? Jest to też dramat rodzinny, jako metafora stosunków politycznych. Stomin i Eleonora. To pokolenie futurystów. W okresie dwudziestolecia międzywojennego oni zbuntowali się przeciwko obowiązującym normom, uznali, że jednostka ma pełne prawo do wolności i szczęścia, jednak to odrzucenie zasad doprowadza rodzinę do chaosu. Próba naprawy stosunków nie powiedzie się. Okaże się, że nie można skleić tego, co już jest rozbite. Świat poszedł naprzód, rekwizyty ze strychu nie przywrócą pierwotnego oblicza rodzinie. Chaos doprowadzi do tego, że władza właściwie leży na ulicy, wystarczy po nią sięgnąć. A, się, a sięga najsilniejszy, sięga przygłup. Historia tej rodziny Stomilów mm, może być też w takim razie ilustracją przemian politycznych. Mamy kapitalizm, bunt, rewolucję, chaos i totalitaryzm. Edek byłby zatem totalitaryzmem. Jego rządy to rządy totalitarne. Tango, w, tytu, w tytule, tango, które będzie tańczone na koniec, to jest zapowiedź o sposobu sprawowania władzy. Edek będzie dominował, będzie niepodzielnie rządził tak jak mężczyzna podczas tanga na parkiecie. Też rządzi. Jednocześnie mamy tutaj wiele odniesień do Wesela Wyspiańskiego. Tutaj cały czas się gra. Z tym tekstem, bo oni muszą na koniec tańczyć, prowadzeni przez silnego etka. Jak oni tańczą? Ano, tańczą trochę tak, jakby tańczyli chocholi taniec. Trochę tak, że oni nie bardzo mają moc, oni są sterowani. I jak w weselu mają przedstawione starcie, pokolenia inteligentów z pokoleniem wsi prostoty tej wiejskiej i przejawy chłopomanii, to tutaj też mamy chłopomanię. Bo te kobiety sypiają z Edkiem, dlatego że ich fascynuje, że je fascynuje jego prostota. Oni jest dla nich takim chłopem. I jeszcze warto dodać, że samo tango, to nie tylko chocholi taniec, ale mamy cały czas tutaj opozycję, inteligencja lud. Inteligencja w tangu nie będzie jednak prawicowa i konserwatywna, ale lewicowa. Edek zamiast być chłopem będzie przedstawicielem proletariatu. Jest jakiś człowiek z awansu, ćwierć inteligent, który będzie kierował się siłą naturalną, Czyli siłę pięści. Yy, I to, jak oni się fascynują, pamiętajcie, że jest parodia chłopomani. Jest tutaj też motyw ślubu, przecież. Tak jak i weselu. I to jest taki moment graniczny, od którego rozpoczyna się proces zmian. Jednak tutaj w weselu yy, na przeszkodzie będzie stawała bierność tych ludzi, że oni są gotowi. A w tangu yy, Przeszkoda będzie taka, że hmm, my jest, wychodzimy poza zakres podstawowych ról społecznych. I dopiero kiedy umrze Artur, to to tak wstrząśnie rodziną, że ona ubierze się tak, jak powinna i zacznie się zachowywać tak, jak powinna. Czyli babcia będzie wyglądała na babcie. Sam finał sztuki też nawiązuje do wesela. Edek będzie ubrany w marynarkę Artura i będzie tańczył z już Eugeniuszem. Ta marynarka oczywiście jest za krótka, za mała, on ma tak dziwnie ręce wygięte. Będą tańczyć tango nad trupem. Tym trupem Artura. Yy. To jest taki zdegradowany i sparodiowany motyw kochanego tańca. Yy. Bo Edek, przez to, że założył marynarkę Artura, wcale nie będzie teraz wyglądał jak inteligent. Samo tango też powinno przecież być y, tańcem godnym, poważnym. Ale nie jest, bo tango to symbol kultury popularnej. To jest taniec ludu, taniec namiętności. A ten taniec namiętności tańczy tutaj y, prostak Edek. I wujek, wujko koziadek. Tak możemy go sobie przedstawić. I tam czego nad trupem. To jest taki trochę śmieszno straszny świat. bawił nam nas w nim takie rzeczy, które normalnie w życiu byśmy traktowali poważnie. No oczywiście czas akcji. Czas akcji jest aktualny. To wiadomo, że to jest XX wiek skoro mamy wszystkie te pokolenia, które już sobie omawaliśmy jako pokolenia literackie. Czy będziecie chcieli streszczenie? Jeżeli tak, to dajcie znać, jeżeli nie przeczytaliście. Pamiętajcie o poetyce absurdu, o tym, czym jest groteska. Właściwie czym jest tango i czy tutaj jest ważny jest ten motyw tanga. Że mamy opis społeczeństwa i relacji międzyludzkich, że mówimy tutaj o władzy i dyktaturze, że to jest tak naprawdę też dramat nie tylko groteskowy, ale także dramat polityczny. No i przy, przy okazji mamy ten dramat rodziny. No dobra, widzę tutaj, że chcecie streszczenia, to ci, którzy czytali i się zanudzą, mogą się wyłączyć, a ja zaczynam. Zaczyna się od tego, że mamy babcie. Eugenie, Eugeniusza i Edka, i oni siedzą w salonie i grają w karty. No, babcia w tych trampkach, Edek, Edek co chwilę, tak, niemalże można sobie wyobrazić, że on plunie na rękę i zaczesze włosy. Także taki prosty, tak siedzi bardzo szeroko. I mamy Eugeniusza w tych górze od fraka i shortach Wszędzie panuje ogromny bałagan. Jest mnóstwo niepotrzebnych rzeczy. ten wózek, kartura z dzieciństwa yy, i ci, którzy grają, mówią bardzo dziwacznym językiem. Jak rzucają karty, to dokładają do tego jakieś rymowanki, na przykład cztery piki skurczybyki. Ciach, piach. ryb ryb. Co jest oczywiście bardzo dziwne i to jest taka ich forma zabawy. Usiłują mieć coś yy, yy, żartobliwego do powiedzenia. Oczywiście babcia jest tym świetna, paradoksalnie prymityw Edek też, ale wujkowi trochę to nie idzie i widać, że gdzieś tam odstaje w tej grze. No i przychodzi Artur, widzi grających i się bardzo zdenerwuje. Natychmiast każe Edkowi wynieść się z domu, zapali świecę i rozkaże Eugenii wejść na katafalk, a Eugeniuszowi nałoży na głowę starą klatkę laptaków. To będzie kara za złamanie ustanowionej przez Artura zasady za złamanie zakazu gry w karty. Artur rządzi, chce rządzić. Nagle pojawi się Eleonora i pójdzie do kuchni, by przygotować synowi śniadanie i okaże się, że właśnie teraz, że ona sypia zetkiem, tak od czasu do czasu. I Wuj Eugeniusz zdradzi Arturowi informacje, które będą dotyczyły e, tego właśnie romansu Eleonory no, z Edkiem i namówi Artura, żeby ten pozbył się chama. Nagle wejdzie zaspany Stomil w porozpinanej piżamie i Artur poprosi ojca, żeby ten doprowadził się do porządku, i na tak ojciec powie: Ej, tam e, nieważne. I nie dojdzie to do skutku. Będzie zdenerwowany ten Artur bardzo, rozgoryczony, będzie krzyczał w tym domu, że panuje tu anarchia i nieład. Nie będzie mu się podobało to, że w mieszkaniu stoją bezużyteczne rzeczy. Na przykład e, bryczesy Eugeniusza e, będą rzucały się skąta w kąt, będą przerzucane po tym salonie, a o nich nie nosił już od 40 lat. A Dziadek umarł 10 lat wcześniej i ten katafalk nadal stoi. No Artur ma 25 lat, a w kącie jest nadal jego dziecięcy rowerek. I Artur będzie twierdził, że w domu, w którym nie ma żadnego porządku, nie można oddychać, chodzić i żyć. No i Eleonora ze Stomilem zacznie sobie rozmawiać o przeszłości. Rozmarzą się, będą mówili o tym, kiedy to byli młodzi i, i tu cytat, niszczyli pomniki przeszłości, zrywali, zaskorpiałe okowy religii, moralności, społeczeństwa i sztuki. E, oni będą mówić, że te ich działania w młodości to będą czasy buntu i skoku w nowoczesność. No i teraz e, będą uważać, że syn powinien być im wdzięczny za to wyzwolenie od norm i zasad. Jednak Artur. Będzie czuł do nich tylko żal. Będzie czuł jakąś urazy za to, że oni stworzyli świat, w którym nic dobrze nie funkcjonuje. Udało im się stworzyć jedynie moralny przymus niemoralności. Takiego sformułowania użyję. Skoro tak, to Arthur nie ma się przeciw czemu buntować. Odebrali mu prawo do buntu. Więc jedynym wyjściem jest niezgoda na ten brak norm i zasad kiedy ta dyskusja już będzie dość możemy się obawiać, że będzie zbyt krwawa ta dyskusja między rodzicami i synem Eugeniusz, Eugenia i Edek wrócą wtedy do gry w karty, czyli uznają okej, okay, znowu chaos, możemy znowu grać rodzice zaproponują Arturowi by ten zaczął wyrażać swój bunt przez sztukę jednak on da im do zrozumienia, że on chce być lekarzem. I Stomil będzie pragnął udowodnić synowi, że odrzucenie sztuki jest błędem i będzie pragnął zaprezentować mu nowy eksperyment teatralny. I w czasie przygotowań do tego widowiska pojawi się zaspana Ala, która jest kuzynką Artura. Yy. Yy. I zacznie to oglądać. Słuchajcie, sztuka Stomila... To nowa wersja historii o Adamie i Ewie całe przedstawienie skończy się zagaśnięciem światła i wielkim hukiem, on wystrzeli y, tę całą scenografię którą zbuduje nikt z oglądających nie zrozumie przekazu sztuki y, a to co powie na temat tego przedstawienia Stobil nikogo nie przekona i taka to będzie sztuka współczesna i Artur po prostu wtedy już postanowi wprowadzić w domu nowe zasady i zaczął się akt drugi. W nocy, a wiemy, że w nocy są najlepsze rozmowy polityczne. W nocy będzie odbywała się rozmowa między Arturem i Eugeniuszem. Oni postanowią zawiązać spisek, który będzie miał na celu wprowadzenie ładu w tej rodzinie. Eugeniusz, gdy Eugeniusz wyjdzie, przyjdzie do Artura Ala i oni będą omawiać sprawy ślubu. ale zacznie kokietować Artura. Jednak ten absolutnie nie będzie reagował na jej flirt. Za to będzie snuł rozważania na temat odbudowania systemu wartości w tej rodzinie. Po chwili gwałtownie zbliży się do Ali i będzie usiłował ją pocałować. Tak bez żadnego wprowadzenia, bez pytania. Będą się szarpać i przyłapie ich edek. E, Które nagle nie wiadomo dlaczego w nocy znaj znajdzie się w ich domu e, niby pod pretekstem na picia się wody. I Artur dopiero wtedy przeprosi Ale za swoje zachowanie. E, I Ala e, w takim razie zacznie go znowu kokietować, znowu go będzie prowokowała, wiecie, łytka-łytka, jednak bezskutecznie. Że on nawet nie wie, jak ją pocałować, nie reaguje na jej, na jej flirt. No i Arthur wyjaśnia Ali, że kobiety powinny być sojuszniczkami, bowiem jedynie. One yy, przeciwstawiają się przedmiotowemu traktowaniu i uznawaniu za obiekty seksualne. Ala stwierdzi, że to jej nie przeszkadza i zaczyna się rozbierać. I nagle z kuchni wyjdzie Edek. Ala stwierdzi, że mimo braku wykształcenia, w sumie Edek to ma ładne oczy. I tu dopiero wtedy Artur poczuje zazdrość. Nagle Ala zmieni swoje postępowanie, przestanie się rozbierać, i nie będzie tłumaczyła dlaczego. To Archer jej powie, że brak norm pozbawia kobiety możliwości wyboru postaw i zachowań, ale one udają, że im to odpowiada. I będzie dalej wyjaśniał, że obecny brak zasad i konwenansów pozbawi kobietę przewagi nad mężczyznami. Nigdyś kobiety były adorowane, dostawały kwiaty, czekoladki. Mężczyźni oświadczali się im na kolanach. A teraz, jak same kokietują już nie potrzebują takiego, nie dostaną takiego traktowania i w takim razie Ala słysząc te słowa będzie się domagała tego, by Artur padł przed nią na kolana jednak w epoce braku konwenansów nie ma to już sensu, aby przywrócić normy Artur w takim razie chce wziąć ślub z Alu z pełnym ceremoniałem no i Ala będzie miała taki trochę problem nie będzie potrafiła zdecydować decydować i nie będzie mu dawała ostatecznej odpowiedzi Artur pójdzie porozmawiać z ojcem, będzie chciał się dowiedzieć, jaki jest jego stosunek do Edka i będzie zamierzał zmusić ojca do pozbycia się kochanka matki. Stomi ludzie twierdził, że swoboda seksualna to jest warunek wolności człowieka. Poza tym w ogóle nie będzie wierzył, że żona go zdradza. Artur powie ojcu, żeby zmierzył się z prawdą. Nazwi go rogaczem i pantoflarzem. I... Będzie chciał dać mu rewolwer, bo będzie chciał, żeby ojciec zabił Edka. No, ale ojciec się wycofa. Będzie zarzucał synowi, że ten chce poświęcić własnego ojca dla przeżycia tragedii. Jednak ostatecznie Stomin decyduje się na to. Weźmie broń i wejdzie do tego pokoju. Artur w napięciu będzie czekał pod drzwiami, a gdy, gdy nie zbyt wiele czasu, to Artur otworzy drzwi i zobaczy, że Stomin, Eleonora, Eugeniusz oraz Edek grają razem w karty. Artur podbiegnie wtedy do ojca, zabierze mu broń i każe iść do salonu pojawi się Eugeniusz, y, y, któremu Artur będzie kazał pilnować towarzystwa i sam wtedy pójdzie po Ale, kiedy przyjdą dostaną od babci Eugenii błogosławieństwo i Eleonora zacznie płakać ze wzruszenia i teraz zacznie się nam ostatni, czyli trzeci akt okazuje się, że salon jest rozprzątany rodzina ustawi się do zdjęcia Aparat jest zepsuty, ale i tak zdjęcie będzie zrobione zgodnie z tradycją. Przyjdzie Ala w tradycyjnej ślub sukni ślubnej. Wszyscy będą czekać na Artura. Eleonora będzie rozmawiała z Alą. Obie dojdą do wniosku, że nie są zadowolone z sytuacji, w jakiej się znajdują. Eleonora będzie miała żal do Stomila, że o nią nie walczy, zaś o kochanku Edku widzi naturalność i prostotę. O Arturze wypowie się z podziwem, że jest oryginalny. Że to pierwszy człowiek z zasadami od 50 lat, ale dojdzie do wniosku, że kocha Artura mimo jego zasad, bo one go trochę i, jednak nie przeszkadzają tej zasady. No i nagle wejdzie kompletnie pijany Artur, który padnie przed Stomilem na kolana i będzie go błagał o przebaczenie, i będzie mówił, że zrozumiał dopiero zrozumiał, że walczył jedynie o pustą formę. I tu bardzo ważne dla Was sformułowanie, co już będziecie wiedzieć, jak je odczytać po Gombrowiczu, Witkaczym czy Szulcu, będzie powiedział: Powiem, forma nie zbawi świata. E, obecnie e, jest przekonany, że musi znaleźć w takim razie ideę, która zmieni rzeczywistość, jednak nie jest w stanie wymyślić tej idei, skoro Bóg, eksperyment, postęp i sport nic się nie sprawdziło. I te pijackie wywody Artura przerwie babcia, która wejdzie na katafalk i powie, dobra, to ja idę i umieram. I nagle oni zajrzą i ona faktycznie będzie nie żyła już. I wtedy Artur dojdzie do wniosku, że śmierć jest ideał, której poszukiwał. Wygłosi patetyczną mowę, zapowiadając, że stworzy system, w którym bunt będzie zjednoczony z porządkiem, a istnienie z nicością. Postawi na stole krzesło, usiądzie na nim i... Yy, yy, yy i będzie mówił, że z niczego da się jedynie stworzyć władzę. I tu cytat: możliwa jest tylko władza, tylko władza jest, choćby niczego nie było. I dojdzie do wniosku, że władza jest tą właśnie formą bytu, której zawsze pragną. To jest i wrazem jest panowanie nad życiem i śmiercią członków rodziny. Wszyscy zgromadzeni w domu są przekonani, że oczywiście synek żartuje ale on nagle nakaże Edkowi, żeby zabił Eugeniusza. I wtedy ojciec Tomil zemdleje. Ala powie Arturowi, że rano zdradziła go z Edkiem i wyjaśni, że była pewna, iż Artur chce ją poślubić tylko dla zasady, więc zdradza go, zdradza go nie obejdzie. I wtedy Artur znowu się zmienia i zacznie płakać, a później wpada w złość i będzie chciał zabić Edka. Jednak Edek będzie dużo szybszy i... Zaatakuje Artura zaskoczenia i go zabije, uderzając go kolbą rewolweru rewolwer, rewolwer w głowę i później używając złączonych dłoni jako takie dwie pięści. I Artur umiera i w tym momencie wyzna Ali, że ją kocham. Stomir stwierdzi, że jego syna zabiło, cytat teraz, uczucie zdradzone przez abstrakcję. I Edek postanowi przejąć władzę po Arturze i wprowadzi rządy oparte na sile fizycznej i ogłosi. Nie bójcie się, byle cicho siedzieć, nie podskakiwać, uważać, co mówię, a będzie wam ze mną dobrze. Zobaczycie, ja jestem swój chłop i pożartować mogę i zabawić się lubię, tylko posłuch musi być. No, nikt z rodziny nie protestuje. Edek założy marynarkę Artura, przynieście magnetofon, puści tango i poprosi Eugeniusza do tańca, i będą. Tańczyć taniec ze wszystkimi figurami, taki pełny łącznie z tymi wychyleniami do tyłu. To tyle. Nie bójcie się, byle cicho siedzieć, nie poskakiwać i uważać, co mówię. A będzie wam ze mną dobrze. Tak powie Edek. E, mamy do czynienia z dramatem groteskowym, dramatem e, mm, politycznym. E, mm, Edek reprezentuje brutalną i prymitywną siłę, tylko zdolną do podporządkowania, sterylizowania. Ludzi. Tak przecież funkcjonuje totalitaryzm, nie są to rządy subtelne, lecz prostackie i brutalne. Nieliczna, zdeterminowana grupa może łatwo wprowadzić swoje porządki, jeśli inteligencja zgadza się na rezygnację z wszelkich zasad moralnych i obyczajów w imię postępu. Czyli tutaj mamy też taką krytykę tej nowoczesności, tej krytykę dwudziestolecia międzywojennego. Czy macie jakieś pytania? Jeżeli nie, to. Właściwie wszystko na temat y, tanga mrożka. I pamiętajcie, że tutaj groteska jest tą formą podawczą, że groteskowi są bohaterowie, sytuacje i język.